Karol Strasburger został ojcem w wieku 72 lat. Jak to się stało? Karol Strasburger znany jest ze swojego wyjątkowego poczucia humoru, którego pokaz daje w niemal każdym odcinku prowadzonej przez niego Familiady. Aktor przeżył niegdyś wielką stratę, jednak udało mu się podnieść po żałobie. Kilka lat temu wziął pierwszy ślub i doczekał się pierwszego dziecka. Opowiedział o okolicznościach tego zdarzenia. Karol Strasburger i jego bogata kariera. Choć wiele osób zna go z zupełnie innej działalności, Karol Strasburger na początku lat 70. ubiegłego wieku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W tym samym okresie zadebiutował jako aktor. Jego pierwszy występ miał miejsce w serialu Kolumbowie, a po zakończeniu studiów spędził dłuższy czas na deskach teatru dramatycznego mieszczącego się w stolicy. Łącznie wystąpił w kilkudziesięciu tytułach filmowych i serialowych, jednak wszystkim kojarzy się przede wszystkim z roli prowadzącego niezwykle popularnego programu Familiada. To stanowisko pełni niezmiennie od 1994 roku i z tego tytułu kilkukrotnie został nominowany do telekamery. Na swoim koncie ma również książkę kulinarną oraz występy gościnne u kilku artystów muzycznych. Karol Strasburger przeżył wielką stratę. Jeśli chodzi o życie uczuciowe, Karol Strasburger nie miał zbyt łatwo. Pierwszy raz ożenił się z Barbarą Burską, również aktorką. To dzięki jej wpływowi mężczyzna zdecydował się podjąć studia w szkole teatralnej. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się po niedługim małżeństwie. Jak przyznaje Barbara Burska, pomimo tego pozostała w przyjacielskich relacjach z byłym mężem. Karol Strasburger znalazł drugą miłość, którą poślubił w 1981 roku. Była to Irena Morcińczyk, z którą aktora łączyła pasja do sportu i podróży. Niestety, w 2011 roku ich życie odmieniło się na zawsze. U drugiej żony prowadzącego Familiady wykryto raka szpiku kostnego i z dnia na dzień gasła w oczach. Kobieta zmarła dwa lata później, pozostawiając na świecie załamanego męża. Karol Strasburger został ojcem w wieku 72 lat. Po przeżyciu żałoby prezenter podniósł się i postanowił znów zacząć prowadzić życie uczuciowe. W 2019 roku media obiegła informacja o jego ślubie z Małgorzatą Weremczuk. Kobieta po śmierci drugiej małżonki Karola Strasburgera pełniła rolę jego menadżerki i bardzo pomogła mu poradzić sobie ze stratą. Uczucie między nimi rozwinęło się dwa lata wcześniej i jak się okazało, przyniosło owoce. W listopadzie 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko aktora. Mężczyzna miał wtedy 72 lata, co spotkało się z mieszanymi uczuciami ze strony opinii publicznej. W rozmowie z Oliwierem Janiakiem zdradził, z jakimi emocjami on sam zmagał się w okresie nowego związku i późnego ojcostwa. Spotkało się dwoje ludzi, którzy się nagle zobaczyli, znaliśmy się wcześniej, ale nagle ja tak pomyślałem sobie, fajna ta dziewczyna, kurczę, może jakoś się spotkam się z nią, na obiad pójdę, mówię, będę uważał, oczywiście. W głowie mi nie zaświtało przez sekundę, że ta pani, ta dziewczyna będzie matką mojego dziecka kiedyś. Mam dużo siły, dużo doświadczenia, mówiąc nieskromnie, lepiej gram, niż kiedyś, pomyślałem sobie, że może warto byłoby jakieś nowe życie rozpocząć, no i tak się stało.
A to, że pojawiło się dziecko, no to jak zawsze przypadek, ale to było chciane, tak chcieliśmy, żeby było i tak się stało. Opowiadał w wywiadzie udzielonym Olivierowi Janiakowi. Karol Strasburger podkreślał również, że w pełni świadomie stał się ojcem w tak późnym wieku i doskonale wiedział, co robi. Chyba należy zaufać mu w tej kwestii i trzymać kciuki za pozytywny rozwój ich córki.